Przepraszam was za hałas, który może być słychać, ponieważ na sąsiednich działkach trwają budowy, a na jednej z nich właśnie dziś jest lanie betonu i taki odgłos pracujących buław i przetwornic. To są takie wielkie wibratory. Ja kiedyś pracowałem na budowie w Niemczech wiele lat temu, wtedy miałem 19 czy tam 20 lat, więc trochę na ten temat wiem, ale nie o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. A o czym? Jestem w magazynie Winemates i widzę mojego przyjaciela Artura i biorę palety, aby na nich postawić nowe ule, młode rodziny, odkłady i pakiety. Palety już załadowane do Subaru, no i co? Myślę, że nawet 3 do 4 uli mogą wejść na taką paletę, bo to jest troszeczkę większa paleta niż ta klasyczna europaleta. I jedziemy w drogę, z powrotem na wieś. Jesteśmy na działce, gdzie w tle widzicie moją przyczepę, a tam auto, które już jest zapakowane korpusami, deskami, ramkami. Zamówiłem bowiem 4 pakiety, to są takie młode rodziny, pszczoła wsypana do małej klateczki razem z matką i z tej klateczki wysypuje się pszczołę już do ula, żeby zasiedlić, żeby powstała z tego nowa rodzina. No i zamówiłem, ale trochę się nie dogadałem z wysyłającym, bo przyszło to trochę za szybko. Ja nie byłem na to gotowy, w związku z czym dzisiaj na biegu skręcałem korpusy, odrutowywałem, obwęzowywałem, zbijałem ramki. Jola mi trochę pomogła, także daliśmy radę w sumie w takie 4 korpusy przygotować w jakieś 2 godzinki z odrutowaniem, obwęzowaniem. No ale też no niestety nie mam odpowiedniej ilości korpusów, żeby zasiedlić tę rodzinę na 2 korpusach. Myślę, że zrobię to tak. Na dennicę położę korpus i tam do niego włożę 5 ramek. I obok tych 5 ramek wstawię tą skrzynkę z pszczołami. Oczywiście wyciągnę matkę, otworzę skrzynkę, zamknę te pszczoły. Naleję syropu cukrowego, żeby je stymulować do odbudowywania węzy i takiego pierwszego początkowego rozwoju. No i zamknę je. Myślę, że dopiero będę je wypuszczał następnego dnia gdzieś pod wieczór. Może jak będą fajnie pobierały pokarm, to jeszcze je dokarmię z jeden dzień i je za 2 dni po prostu wypuszczę na ten oblot. Będę to robił pierwszy raz. Trochę posłuchałem kolegów pszczelarzy, jak to zrobić. Trochę mam swój pomysł, bo tak jak mówię, może powinienem mieć większą ilość korpusów. Są różne pewnie patenty, ważne, żeby się udało, ważne, żeby matki były żywe, czego jeszcze nie sprawdzałem, no bo to szło też kilkaset kilometrów, ta przesyłka, żywe zwierzęta szły do mnie pocztą. Także działamy, jedziemy do Wypasieki i dostawiamy nowe rodziny. Jestem w Wypasiece, 7 minut samochodem i jestem już na miejscu, także bardzo fajnie, niedaleko są pszczoły. Tutaj są skrzynki z pszczołami. Wybaczcie, ale nie będę tutaj prowadził jakichś długich wywodów na ten temat, co ja robię i pokazywał tego w szczegółach, bo po prostu robię to pierwszy raz i chcę się skupić na tym, żeby zrobić to dobrze, przede wszystkim z korzyścią dla tych pszczół. Więc na pewno coś pokażę, ale może najpierw doprowadzę to do takiego etapu, w którym po prostu będę wiedział, że na spokojnie mogę wam coś o tym powiedzieć. Ok, została ostatnia skrzynka. Oczywiście nie obeszło się bez problemów, ale trochę spodziewałem się tego, że tak może być. Natomiast przed wyjazdem w planie jednak w głowie ułożyłem sobie to tak, że myślałem, że się uda. Ale nie, no udać się udało, tylko że oczywiście były pewne przeszkody, o których wam za chwilę mogę powiedzieć. To jest ostatnia skrzynka, spróbuję to jakoś pokazać. Mam nadzieję, że kamera nie spadnie, bo nie jest na statywie jakimś specjalnym. Na razie tak, żeby pszczoła nie mogła wyjść jeszcze. Przygotowuję sobie to wieczko. Dobra, teraz po wstawieniu do ula powinno pójść gładko. To co? Wstawiamy. Akurat węzę w tym ulu ułożyłem sobie bliżej lewej strony. W tamtym, na którym stoi teraz kamera, bliżej prawej strony. Tutaj za chwilę będę musiał postawić korpus, co w zasadzie od razu zrobię. Niestety mogę zasłonić pewne pole widzenia, ale lepiej będzie tak. Cały pic polega na tym, żeby... No, już mam pszczołę na klacie. W sumie mogłem założyć kapelusz, ale jakoś się zagadałem. Może mnie nie upierniczy. Dobra, jest matka w klateczce, trzeba wyłamać teraz... Trzeba wyłamać teraz te ząbki. Cały czas pszczoła chodzi mi po klacie, a że mam włosy, trochę mnie to łaskocze. Ale jest fajnie, bo to się zostaje pszczelarzem. Auć, chyba dostałem.
lekko żądełkiem, ale tak jakby popieszczony tylko chyba. Dobra, odsłaniam tą, to zamknięcie. Tutaj jest matka, żyje, fajnie się porusza, długi odwłok, wole, czy to u matki też jest wole. No dobra, pszczoły wylatują, więc działamy. No i tutaj pewnie ładnie się wygryzie już jeszcze dzisiaj z tego ciasta. Wyjdzie sobie z klateczki. Tak to wygląda, jeszcze raz. Ostatnia skrzynka i do domu na obiad. I będzie o czym rozmyślać. No trochę ich wyleciało, no ale cóż, no. Nie da się tego uniknąć. Dobra. Pyk. Pyk. Daszek. I zaraz nalejemy syropu. I w zasadzie chciałem wam jeszcze jedną rzecz pokazać, może tak na szybko. O, tam na tym druciku na dole, co widać, wisi sobie matka w klateczce, a tutaj pszczoły wychodzą powoli ze skrzynki. Ta ostatnia skrzynka była bardzo spokojna, pszczoły w niej były bardzo spokojne. Być może jest to spowodowane tym, że wiatr ucichł i po prostu zapada już wieczór, więc one też nie myślą o tym, żeby zdobywać może teraz pokarm, lecieć gdzieś na pożytek. Nie wiem jak to jest, komentujcie. To teraz jeszcze zostało karmienie i muszę sprawdzić, czy wszystkie dennice są wyjęte. Wszystkie wylotki są zasłonięte, poza jedną rodziną, o czym wam zaraz powiem. Od tej, od której zaczynałem, nie udało się jej osadzić tak jak chciałem. Ale już kolejne poszły dużo łatwiej. Musiałem tylko wygospodarować korpusy z innych uli i udało się. Także teraz dokarmiamy, no i koniec. Okej, no to podsumujmy krótko ten pakiet pierwszy. Jak widzicie, pszczoła wlatuje już przez wylotek. Nie chciałem, żeby tak było, no ale niestety okazało się, że no nie mam odpowiedniego dystansu, żeby po prostu potem na to położyć podkarmiaczkę, więc jakbym włożył skrzynkę i położył podkarmiaczkę, to pszczoły nie mogłyby wyjść ze skrzynki, więc chwilę trochę miałem taką konsternację. Chciałem na chwilę zamknąć to wszystko i pomyśleć, ale okazało się, że wpadła mi klateczka z matką do środka skrzynki, więc musiałem ją wyciągnąć i już na tyle dużo pszczoły wyszło ze środka, że stwierdziłem, że po prostu wytrzepię z tej skrzynki pszczołę i to będzie no, taka rodzina, która od razu będzie mogła sobie wylatywać i wlatywać przez wylotek. Także wiedziałem, że już nad kolejnymi pakietami będę musiał chwilę się zastanowić. Przemyślałem to wszystko, udało mi się, tak jak mówię, odzyskać jakiś tam korpus. Tutaj zrobiłem sobie trzy takie dystanse. Niestety nie miałem więcej, bo bym zrobił to w innych ulach tak samo, więc osadziłem kolejno ten, potem ten. I na końcu tamten obok pierwszego. No i jest, no i zobaczymy co będzie dalej. Trzymajcie się ciepło i trzymajcie kciuki za początkujących pszczelarzy.